Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Druista52 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, po pierwsze chciałam stworzyć sobie wytrychy, bo odkryłam, że możemy to robić na kowadle, a po drugie, wykuj porządne bronie. Nas interesuje postrach kłód. Jak widzicie, no jest on lepszy, ma penetrację pancerza 15. Oczywiście wykujemy sobie go i zmienimy sobie teraz na lepszą broń. No jak dla mnie troszeczkę lepsza. Jesteśmy, jak widzicie, tutaj za Odgarem i koło Sigrid i naszego kochanego pieśka, którego możemy oczywiście pogłaskać. Stary piesio, witam cię. Jak już tutaj jestem przy okazji, to pomyślałam sobie, że miło byłoby wziąć z tablicy ogłoszeń zlecenia. Zlecenia konkretniej na... No, nowe zlecenia na potworki, o. Tutaj gdzieś była tablica ogłoszeniowa, chyba tutaj dalej. Chciałam też skoczyć do płatnerza, ponieważ możemy ulepszyć sobie tą aktualną zbroję, którą mam. Pokaż listy gończe. Oczywiście zbieramy sobie wszystkie. Od razu czytamy. O matko, zapominam się, że mamy teraz nowy ekwipunek, można powiedzieć. Na szczęście nie trudno je znaleźć. Możecie sobie oczywiście przeczytać. Ja sobie przeczytam poza nagraniem. Dalej nie mamy jeszcze tego tuściocha całego, który pojawił się już w pierwszym rozdziale i to jest oczywiście kretoszczur. Nigdzie go nie spotkałam. Więc no cóż, ale jeszcze pójdziemy właśnie do płatnerza. Witam cię serdecznie, panie płatnerz. Hej, ty. Możemy ulepszyć sobie pancerz i ulepszymy sobie pancerz najemnego strażnika. Kosztuje to nas 500 sztuk złota oraz 10 łupek żelaznych. I mamy ulepszony nasz strój. Mamy też za to expo, że ulepszamy kostiumy. Pójdziemy też oddać runy do magów, ponieważ mam aż dwie. I wydaje mi się, że z tego miejsca przeniesiemy się w okolice tej całej kopalni. Tej całej kopalni królewskiej, ponieważ niedaleko jest też goniec. Najemnik Marvin? Zgadza się. Gambert chce się z tobą spotkać na winnicy. O. Podobno macie coś świętować. O. Proszę, to dla ciebie. O, w ogóle ogłoszenie o licytacji. Tak, wiemy o tym. Zajmiemy się tym już za niedługo. Jezu, to nie do ciebie. Ogólnie też sprawdziłam, co się dzieje, jeżeli oddajemy punkty nauki... jeżeli oddajemy punkty nauki Adanosowi i wychodzi na to, że dostajemy wtedy ochronę. Za 25 punktów nauki dostajemy plus 5 ochrony do każdej statystyki. Jest to dosyć ciekawe, natomiast jak dla mnie nie kusi mnie to jakoś bardzo. Dobra, przejdziemy sobie tędy, ponieważ tutaj jest do gońca bliżej. Nie zepsułam właśnie, bo goniec jest po drugiej stronie. Czyli tak jak właśnie chciałam sobie zejść. No i bywa czasami i tak. Chyba, że mi się coś popitoliło. Chyba, że goniec był wyżej. Ach, wiem, goniec to nie tutaj w ogóle chyba. Goniec to tutaj kawałek dalej. Dobra, zamotałam się. Już się odmotujemy za chwilę. Ogólnie to interesuje mnie też, moi drodzy, set Nordmarczyka. Ponieważ będzie pancerz Nordmarczyka. Okej. Przydałby nam się amulet Nordmarczyka oraz pierścionki. Tylko nie wiem, niestety... Dobra, ty nie masz. Na pewno amulet Nordmarczyka możemy kupić na Starym Mieście, także zrobimy to, jak tylko tam wejdę. Oczywiście możemy już wejść na Stare Miasto, tylko ja po prostu jeszcze z tym troszeczkę zwlekam, ponieważ chciałabym najpierw skupić się na innych zadaniach. Zabierz mnie do... To w takim razie najpierw do winnicy Valerio odebrać nasze wino pójdziemy. A później udamy się pod kopalnię królewską. Kto tutaj siedzi? Uchodźca, czyli widzę, że nawet uchodźcy na takich winnicach są. Cześć, Gambert. Dobrze, że jesteś. Nasze wino w końcu jest gotowe do degustacji.
Na szczęście, pomimo tych wszystkich awantur, kuchnia pozostała nietknięta i nie straciliśmy ani jednej butelki. To dobrze. Trzymaj, tylko nie wypij wszystkiego naraz. Plus 2 do punktów trafienia. Zdecydowanie za mało ognistego ziela, ale i tak jest pyszne. A do tego jakie orzeźwiające. Ile wyszło butelek do podziału? Jakiś tuzin. Teraz otworzyliśmy dwie, więc wychodzi po 5 butelek na głowę. Fajnie. Dzięki, Gambert. To naprawdę dobre wino. Nie, chłopcze, to ja dziękuję. Bez twojej pomocy pewnie darowałbym sobie ten pomysł, a tak na Archolos będziemy mieli jeszcze jedno wyborne wino. Mhm. Jak sytuacja na winnicy? Nie najgorzej. Wszystko gra. Winnica jest dobrze zarządzana, pracownicy chodzą zadowoleni. Jest nawet czas, żeby się trochę poobijać. Okay. Chyba lubisz sobie... Dobra, wiemy to już. Sprawdźmy dziennik na szybko. Tanie strażnicy, nowe na Archolos. To są zadania, którymi chciałabym się dzisiaj zająć. Także bierzemy sobie gońca i lecimy od razu dalej. Nie wiem, dlaczego te ciała jeszcze nie poznikały, bo powinny. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. No ale dobra. Panie goniec, proszę mnie zabrać do kopalni królewskiej. Kopalni królewskiej. Oczywiście. Teraz już możemy tam coś pokminić. Będziemy mogli już tam wejść, z tego co mi się teraz już wydaje. Tutaj była jakaś laseczka w ogóle, wędrowna handlarka. Goniec. Zatrzymaj się! O co chodzi? Chciałem ci się tylko przyjrzeć. Jeśli masz jakieś ważne wieści od Rodericha, udaj się do Lewko. Dobra. My i tak do Lewko chyba zmierzamy, z tego co mi się wydaje. Tu jest Elwart. Możemy go okraść. Jak życie? Spadaj. Dobra, już spadam. No i nareszcie jesteśmy tutaj w kopalni. A tu jest nasz cały Lewko. Także porozmawiajmy z nim. Czego tutaj szukasz? Streszczaj się, nie mam całego dnia. Co cię tak złości? Jeszcze się pytasz? Z której nory wylazłeś, że się nie orientujesz w sytuacji? Funkcjonujemy dzięki pieniądzom króla. Jak w każdym interesie napędzanym państwowymi pieniędzmi, szukaliśmy sposobów na zmniejszenie kosztów utrzymania garnizonu. Ludzi trzeba karmić, zapewnić im miejsce do spania, więc jakiś geniusz wpadł na pomysł, żeby górników pilnowały golemy. Golemy? No, wielkie kamienne bloki. Nie jedzą, nie śpią, nie chcą żołdu. Problem w tym, że jeśli je źle przyzwiesz, to cię nie słuchają. I najpierw zabijają połowę załogi, a potem na dokładkę gońca Araxos, irytując tym samym jego szefa. No kurde. Ile jest tych golemów? 4. Niby niedużo, ale jak cię taki walnie, to nie ma co zbierać. Gońca Araxos? No, przylazł jeden i oferował chłopakom różne towary. Nie przeszkadzał im w pracy, więc akceptowałem jego obecność. Na wszelki wypadek zakazuję górnikom rozmawiać z obcymi, bo jakby tamtego mieli gdzieś, to byłby przynajmniej jeden problem mniej. Nie dostaliście żadnego wsparcia? A gdzie tam? Roderich jest zbyt zajęty podlizywaniem się bogaczom, żeby ciągle mógł wieść swoje wygodne życie. Musimy radzić sobie z tym, co mamy. W każdym razie, jeśli nie przyszedłeś tutaj tylko po to, żeby przeszkadzać, to może byś się tym zajął. Dochody z kopalni lecą na łeb, na szyję, bo ludzie mogą pracować tylko na zewnątrz. Chodzące kamienie bardzo wygodnie urządziły się w tunelach. Nie wyjdą same. Dobrze ci zapłacę. Nie jestem skąpcem. Mhm. Zajmę się tymi golemami. To rozumiem. Tylko pamiętaj, że nie mamy ochoty zdrapywać cię ze ściany. Jasne. Tani strażnicy. No my już nie będziemy mieli raczej problemów z golemami. Tak mi się przynajmniej zdaje. O, wydobycie plus 3 oraz doświadczenie. Dobra, miło. Czyli co, musimy, myślę, iść w głąb w takim razie. Gdzie te golemy będą? Nie wiem, ale myślę, że warto się będzie tutaj rozejrzeć. Tylko tym razem zapisujemy się, nie tak jak ostatnio, że musiałam potem pół odcinka nadrabiać poza nim. A, i w ogóle udało mi się zagarnąć expo za tego błotniaka, którego wcześniej zabił Mortis, kurde, nie mogę zapamiętać, jak typ się nazywał. Weźmy, sprawdźmy to zadanie, bo się pogubiłam. W królewskiej kopalni 4 golemy zajęły główny szyb. Szef kopalni Lewko zaproponował mi zapłatę w zamian za pozbycie się problemu.
Dobra, główny szyb, tak? Nie mam pojęcia, gdzie jest główny szyb. Złożę soli. Nie mogę kopać niestety. O kurde. Kawałek soli, złoto oraz kilof. O matko boska, wystraszyłam się. No. Ej, no co jest nie tak z tym golemem? No właśnie. Tak myślałam, że go na luzie ubijemy. Nie wiem, czy z golema mogę coś wyciągać. Mogę serce oraz okruchę magicznej rudy. Dobra, grzyb, bagienne ziele oraz mieszki. Dobra, te golemy nie są jakieś trudne, tylko się tak trochę przestraszyłam. Nie wiem. Tak jakoś wyszło. Dobra, czyli złóż nie możemy tutaj niestety kopać. Trochę szkoda. Witam cię, panie golemie. O, aż mi grę zlagowało. Panie golem, bo pan jesteś naprawdę wredna sztuka. Bardzo się cofacie. Za bardzo. Dobra. Nie było już z ciebie za bardzo problemów z tobą. Tam jest jeszcze jeden. W ogóle, że od razu trafiłam do głównego szybu? To był totalny przypadek, bo sądziłam, że to nie jest główny szyb, tylko właśnie jakiś boczny. A tu wychodzi, że to jednak główny. Tam jest ostatni, tu jest przedostatni. Dobra, widzę, że macie naprawdę ze sobą kłopoty. Najlepiej uderzać, jak on chce też nas uderzyć. Jak widzicie, wtedy nie ma problemów z trafieniem. Co oni sobie myśleli? Czy naprawdę golemy im pomogą? Bez przesady. To jednak są istoty magiczne. Szkoda, że naprawdę tego złoża nie mogę kopać, ale z drugiej strony po cholerę tyle soli by mi było potrzebne, nie? W ogóle nie wiedziałam, że na Archolos jest kopalnia soli, że to ta królewska to jest właśnie sól. Myślałam, że złoto też tutaj mają. Wychodzi na to, że królewska kopalnia to jest właśnie kopalnia soli. Kopalnia Araxos to jest kopalnia złota. Żyły żelaza można znaleźć wszędzie, bo są powszechne. A srebrem, no to w srebrze specjalizują się ci. Jak oni się nazywają? Jezu, wypadło mi z głowy. No, tam twierdza tych wilczych synów. O, zwłoki naszego kumpla. Miał mapę do skarbu. Nawet wiemy, gdzie to jest. To jest mapa, o której wam kiedyś już mówiłam. Chyba. Tak, to jest pod latarnią morską. Ja myślałam, że jest wejście tam chrząszczykiem w jednym miejscu, ale wychodzi na to, że wejście jest gdzie indziej. I podobno bez tej mapy nie jesteśmy w stanie się tam dostać. To znaczy bez niej tam przejście jest jakimś cudem zamknięte. Dlatego możemy teraz udać się po 2 w sumie skarby. Gdzieś tam kiedyś przy okazji. Dobra, może bym się jeszcze rozejrzała po tej kopalni tutaj gdzieś. Na przykład tutaj... On tu jest na przykład Malen. Daj spokój spracowanemu górnikowi. Pozwól mi spokojnie dożyć do emerytury. Coś to tacy spięci. Dlaczego wszyscy są tacy spięci? Dlaczego wszyscy jesteście tacy spięci? A szkoda gadać. To chyba samocenie, prawda? Jak sobie chcesz. Widzisz, strażnicy krótko nas trzymają. Bardzo krótko. Pewnie się boją, że nieodpowiedni ludzie zdobędą za dużo informacji o kopalni. Z tego względu każdy kontakt górnika z kimś obcym jest surowo karany. Dla świętego spokoju nikt nie chce podpadać mundurowym. Czym jest surowa kara? Baty albo ograniczenie racji żywnościowych. W egzekwowaniu wyroków te sukinsyny akurat są dobre. Nadzwyczaj dobre. Poszliście z tym do szefa kopalni? Dolewko, ten facet właśnie dlatego jest szefem, bo najbardziej ze wszystkich lubi nas karać.
Mówię ci, ma umysł trolla, ale też posłuch wśród ludzi jak mało kto. Ale będąc całkowicie szczerym, to kiedyś ktoś mu się poskarżył i przez 2 tygodnie musiał żyć o chlebie, wodzie i 10 batach dziennie. W takim razie dlaczego ze mną rozmawiasz? Jestem już stary. Za chwilę emerytura, to mnie mogą nawet wyrzucić, a nie za bardzo się tym przejmę. Na baty też się już uodporniłem. Zmarszczki na skórze w końcu się do czegoś przydają. W czym strażnicy nie są dobrzy? Chociażby w szukaniu naszych towarzyszy. To im idzie wyjątkowo fatalnie, zupełnie jak myślenie. Dlaczego waszych towarzyszy trzeba szukać? No pomyśl, zaginęli do cholery. Jednego dnia wszystko było w porządku, a następnego Rhys i Ogis po prostu zniknęli. Nikt nie wie, co się stało. Albo wie i nie chce powiedzieć. Ja w każdym razie bardzo chętnie poznałbym wyjaśnienie tej sprawy. Mogę porozmawiać z Lewko. Naprawdę chcesz to zrobić? Byłbym ci bardzo wdzięczny. Może nawet dałbym radę przynieść ci kilka grudek soli, a ty sprzedasz je sobie za niezłą sumkę w mieście. Brzmi nieźle. Prawda? Tylko zapytaj tego pacana, czy jego ludzie ciągle szukają. Wolę wiedzieć, czy może mnie spotkać coś podobnego i czy w takiej sytuacji ktoś będzie się za mną rozglądał. Zapytam i przy okazji porozmawiam z nim o traktowaniu was przez strażników. Nie jesteście więźniami. Powinni okazywać wam więcej szacunku. Ta, powodzenia. Tobie może batów nie da. Chociaż nigdy nie wiadomo. Prędzej Adamiemu. Grosz do grosza, nowe zadanie. Zanim pójdziemy do Lewko, to bym się jeszcze tutaj rozejrzała wyżej. Mamy oczywiście złoża soli, sami kopacze. Jakiś magazyn. Stój! Nikt nie... Dobra, no rozumiem. Czyli co, został nam jeszcze jeden szyb tutaj u góry. Widzę, że jest kapliczka Inosa. Tutaj sami kopacze. Strażnicy miejscy. No sprawdzimy jeszcze, czy coś tu można znaleźć. Tu jest refir. Ej, ty! Stary, będę mieć kłopoty, jeśli strażnicy mnie z tobą zobaczą. Zajmij się swoimi sprawami. No dobra. Wiecie, tak wolę sobie posprawdzać, czy tutaj czegoś nie ma. Szkoda trochę, że tej soli nie możemy kopać. Ale z drugiej strony to jest zrozumiałe. No mielibyśmy nagle tonę woreczków soli przy sobie. Nikomu tyle jest niepotrzebne przecież. Dobra, powinnam korzystać oczywiście z akrobatyki. No dobra, i tutaj już też niczego nie ma. Czyli co, musimy wracać do Lewko. Czyli mamy do niego w sumie dwie sprawy. Może będzie troszeczkę łagodniejszy, skoro pomogliśmy mu z tymi golemami. Dzięki temu cały jeden szyb nie będzie odcięty tak naprawdę, no bo był przez nie. To było oczywiste. No nie wiem, zaraz się okaże. Cześć, Lewko. Pozbyłem się golemów. Serio? Całkiem nieźle. Nie spodziewałbym się, że taki szczaw podoła 4 golemom. Szczaw, gościu. Masz trochę złota w nagrodę, żebym nie wyszedł na niesłownego. I weź też to. Nie mam zamiaru przyzywać więcej tych paskudztw. No, dziękuję bardzo. Dlaczego tak źle traktujecie górników? A co cię to interesuje? Pracownik źle traktowany jest mniej produktywny, a chyba zależy ci na wysokim urobku. Kieruję tą kopalnią od dawna i nie będę słuchał jakiegoś żółtodzioba, któremu zrobiło się smutno, bo wymagam dużo od pracowników. Nie jest mi smutno. Chodzi mi o zwiększenie zysków ze sprzedaży tutejszej soli. Zwyczajnie wątpię w twoje kompetencje. Masz jeszcze jakieś wątpliwości i coś ci wyklarować? A co z zaginięciem 2 twoich ludzi? Skąd o tym wiesz? To nie jest ważne. Ważne, co w tej sprawie robisz ty i twoi ludzie. Zrobiłem, co mogłem. Przeszukaliśmy wszystkie korytarze i niczego nie znaleźliśmy. Wysłałem też ludzi poza kopalnię. Bez efektu. Ci górnicy pewnie wyleźli za palisadę się odlać i dopadły ich wilki albo inne dzikie zwierzęta. Nie ma co drążyć tematu. Górnicy woleliby mieć pewność. Boję się, że może ich spotkać to samo. Jak nie będą wychodzić poza wyznaczony teren, to nic im nie będzie. Teraz spadaj. Niektórzy tutaj pracują. Grosz do grosza. I co z tym zadaniem?
Lewko nie był zbyt skory do rozmowy. Jeśli chodzi o traktowanie górników przez strażników, to nic się w tej sprawie nie zmieni. Zaginionych nikt już nie szuka. Zdaniem Lewko musieli wyjść poza palisadę i zostali zjedzeni przez dzikie zwierzęta. Powiem o tym Malenowi. No, my moglibyśmy zawsze wyjść za palisadę i spróbować znaleźć te ciała. Chociaż zależy, jak dawno temu to było, bo mogło się już zdążyć na przykład rozłożyć. Cześć, Malen. Lepiej zostawię to w spokoju. Ludzie Lewko nie szukają już zaginionych. Wspaniale! Mogłem się tego spodziewać. A jakie szef ma wytłumaczenie na ich zniknięcie? Według niego, Res i Ogis musieli wyjść poza palisadę, gdzie w lesie zjadły ich dzikie zwierzęta. Oczywiście, najlepiej coś sobie wmówić, zamiast ruszyć dupę i znaleźć dowody. Teraz już rozumiesz, z czym musimy się męczyć. Owszem, według słów Lewko, strażnicy cały czas będą was traktować tak jak wcześniej. Przykro mi. Nie, nie, dziękuję, że przynajmniej z nim porozmawiałeś. Ja tu jakoś sobie poradzę, muszę tylko uważać na dzikie zwierzęta, skoro są tak groźne. A jakbym zbadał tę sprawę? Co? Chcesz ich szukać? Czemu nie? Porozglądam się za nimi, a ty w zamian przygotujesz mi więcej soli. Umowa? Człowieku, jeśli rozwikłasz tę zagadkę, to dam ci tyle soli, ile sam ważysz. Brzmi nieźle. Możesz mi powiedzieć coś więcej o zaginionych? Cóż, niewiele. Nigdy nie trzymałem się z nimi bardzo blisko, ale wiem, kto się z nimi przyjaźnił. Kto się trzymał z Ogisem? Neral. Facet od zawsze jest wyjątkowo nerwowy. Nawet jak na tutejsze warunki. Może nie być zbyt skory do współpracy, ale niewykluczone, że jakoś uda ci się go przekonać. To już moje zmartwienie. Gdzie go znajdę? Nie masz zbyt dużego pola manewru, ale w pierwszej kolejności sprawdziłbym mniejszy tunel. Mhm. Z kim często gadał Res? Refir. Niezłe z niego ziółko, trzeba przyznać. Potrafi sobie zadrwić ze strażnika, a zawsze robi to tak, że tylko my, górnicy, się orientujemy. Gdzie najłatwiej go znaleźć? Pewnie w głównej sieci korytarzy, tylko uważaj, żeby się nie zgubić. Nowi często tracą tam orientację. Porozmawiam z nimi. Może będą wiedzieć coś, dzięki czemu dam radę znaleźć waszych zaginionych. Albo to, co z nich zostało. Nie kracz, chociaż po takim czasie. Dobra, nie traćmy czasu. Oby Adanos nad tobą czuwał. No dobra, to jest zwykły kopacz. Ja nie widziałam tego drugiego gościa, który ma imię na N. Natomiast wydaje mi się, że oni mogli już właśnie tutaj przyjść, ale widzę, że nie zeszli tutaj jeszcze chyba z tamtego szybu. Miałam sprawdzić mniejszy szyb. No w mniejszym na pewno go nie ma. Chyba, że tam na górze, bo tam nie wchodziłam. Dobra. To co, sprawdzimy jeszcze tutaj? Może gościu dalej tam kopie? Mhm, jak najbardziej. Hej! Dość prosta kradzież. Chcę porozmawiać o Rezie. Naprawdę? Może jeszcze mi powiesz, że robisz to ze zwykłej dobroci serca? Nie. Umówiłem się z Malenem, że dostanę w zamian trochę tutejszej soli. Podobno można ją sprzedać w mieście za całkiem niezłą sumkę. I teraz ci wierzę. Ludzie Lewko są tak nieudolni, że nie znaleźliby Riza nawet wtedy, gdyby schował się pod ich materacem. Cholera by ich wzięła. Jak niby mam spokojnie pracować, skoro moi ochroniarze ciągle tylko się bimbają od obowiązków? Obyś był o wiele przydatniejszy od nich. Co chcesz wiedzieć? Kiedy Res zniknął? Nie pamiętam dokładnie, ale tydzień już będzie. To było w nocy i tego jestem pewien. Dlaczego? Riz mnie obudził i zaczął coś mówić. Byłem rozespany, więc nie zrozumiałem wszystkiego. Odnotowałem tylko, jak włożył mi do ręki jakiś kawałek metalu. Nie wiem, co to, ale wygląda jak główka od klucza. Riz prosił, żebym przechował ją do jego powrotu. Ciekawe, kiedy to będzie. Czy Res zachowywał się dziwnie przed zaginięciem? Nie, nie zauważyłem niczego niezwykłego. Tak jak zawsze zanudzał mnie historykami, że zna sposób na szybki zarobek i że za niedługo będzie bogaty. Nie wiem, jak prosty górnik ma w krótkim czasie stać się bogaty, ale Riz zawsze miał wyobraźnię.
Gorzej jak poszedł w stronę ruin Vardalu. Chociaż nie, w tym wypadku moczarów pewnie. Czy Rez miał z kimś problemy? Tak, można tak powiedzieć. Niedługo przed zaginięciem został pobity przez strażnika Elwarda. Nikt nie wie, o co chodziło. Rhys miał raczej typową relację ze strażnikami, a jednak nikogo z nas nie bił w ten sposób. Baty jak najbardziej. Ale Elwart po prostu Rhysa skopał. Spróbuję go znaleźć. Dzięki, stary. Masz, weź. Może ci się przyda do rozwiązania tej sprawy. Kto wie? A, no i jakbyś rozmawiał z Elwartem, to uważaj. Nie wiadomo, co mu przyjdzie do głowy. Nie bój nic. Jakoś dam sobie radę. Pokaż tym nierobom w mundurach, jak się powinno pracować. Jasne, stary, nie ma problemu. Ty już idziesz na spoczynek, jak najbardziej. Może być tak, że znajdziemy wszystkich na dole. No tutaj też już ten gościu nie jeden nie kopie. A to był pewnie ten gościu na N właśnie. Nie sądzę, żeby w tej szczególnie, że nigdzie go wcześniej nie widziałam. Jak spokojnie, się z tobą zgadzam. Może w środku ktoś jest? Jest Neral. Może spał już tutaj wcześniej. Człowieku, o co ci chodzi? Wcześniej nie wiedziałam. Chcę porozmawiać o Ogisie. Co? A dlaczego cię to interesuje? Malen boi się, że może go spotkać podobny los, więc chce znaleźć zaginionych. Ty podobno trzymałeś się blisko z Ogisem, prawda? Słuchaj, też chcę wiedzieć, co się stało, ale jak będę z tobą rozmawiał, to strażnicy ostro mnie przetrenują. Dałbyś coś na uśmierzenie bólu? Jakąś miksturę na przykład? Nie chcę potem przez tydzień chodzić obolały. Nie ma problemu. Czy Ogis nosił przy sobie jakiś klucz? Klucz? Nie kojarzę. A co? Drugi z zaginionych zostawił swojemu przyjacielowi na przechowanie fragment klucza. Więc pomyślałem, że może Ogis miał coś podobnego. Kojarzę tylko, jak kiedyś chował do buta coś małego, połyskującego. Nic więcej. Do buta mówisz? Dobrze, dzięki. Masz, to powinno pomóc. Świetnie! Dobra, powiem ci szybko, co wiem. Ogis przed zaginięciem był bardzo zadowolony z siebie. Nie wiem dlaczego, ale ciągle zadzierał nosa i się puszył. Najdziwniejsze było to, że wyjątkowo dobrze się dogadywał ze strażnikami. Powiedział, dlaczego jest taki zadowolony z siebie? Mówił o jakiejś robótce na boku, ale nie wyjaśnił, o co dokładnie chodziło. Dobra, więcej nie wiem. Zmywaj się. Dobra, grosz do grosza. Sprawdźmy sobie dziennik, bo trochę informacji nam się udało uzyskać. Rhys zaginął jakiś tydzień temu. Zostawił Refirowi na przechowanie fragment klucza. Został pobity przez Elwarta niedługo przed zniknięciem. Neral widział kiedyś, jak Ogis schował do buta mały, połyskujący przedmiot. Raczej nie mam czego dalej szukać na terenie kopalni. Okoliczny las. Tutejszy goniec Araxos na pewno często przez niego przechodzi. Może zauważył coś podejrzanego, okej. Neral był przerażony perspektywą rozmowy o Ogisie. Dowiedziałem się tylko, że zaginiony był ostatnio bardzo zadowolony z siebie i dobrze się dogadywał ze strażnikami. Ode mnie nikt się tylko nie... No dobra, czyli co? Może byśmy zagadali jakiegoś strażnika? Tak mi się właśnie wydawało. Chociaż oni pewnie teraz właśnie poszli też spać. W sumie dobrze by było się przespać chyba do rana. Cześć, Lewko. Cholera! Pozwól, że skorzystam z twojego łóżka. Z Lewką może coś bym jeszcze pogadała? Nie. No, czyli zacznijmy od tego gościa tutaj. Tego na M. A ty taki strażnik miejski zwykły? Nic z tych rzeczy. Tu jesteś. Dlaczego pobiłeś Reza? Słucham? Dowiedziałem się, że jakiś czas temu pobiłeś Reza. Strażnik chyba nie powinien robić czegoś takiego zwykłemu górnikowi. A co ty tam wiesz? Zasłużył sobie i tyle. Wy tu chyba wszyscy powinniście coś wziąć na uspokojenie. Czyli nic mi nie powiesz o całej sprawie? Dlaczego go pobiłeś? Co zrobiłeś w sprawie zaginięcia? A co miałem robić w sprawie zaginięcia, skoro Lewko kazał się tym zająć komuś innemu? Weź, pomyśl trochę. I w ogóle daj mi spokój.
Irytujący jesteś. Dobra, czyli nic się od niego nie dowiem. Wiem też, że nie dostał, nie zajmował się sprawą zaginięć. No to kto się zajmował? Dobra, wiecie co? Pójdziemy sprawdzić ten trop z gońcem Araxos. Ej, ty. Widzę, że nie mogę porozmawiać z gońcem. A może ta wędrowna handlarka? Też nie. Dobra, no tutaj oczywiście wiemy, że są harpie i tak dalej. Tam na dole były kraby. Może tam gościu coś wie. W sumie widzę, że się tutaj porespiło trochę tego badziewia, więc chyba warto będzie się przejść i sprawdzić. Parę prairiowych ścierwojadów. Na luzie. Ała, jeszcze zdążył mnie uderzyć. No raczej nie poszli w stronę klasztoru, a raczej mostu, który do niego teraz kiedyś prowadził. Kim ty jesteś niby, chłopie? Czy ci zwykli uciekinierzy to nie mają co robić? Czy o co chodzi? Może tutaj gościu coś wie na temat zaginięcia tych ludzi? Hej! No tak myślałam, że pewnie nic z tych rzeczy. Właśnie, tutaj są teraz te kraby, ja wcześniej sobie z nimi nie radziłam. Tak samo z tym topielcem. O Boże. Luzik już teraz, arbuzik. Pięknie. W ogóle ten kryt jest piękny, mimo że i tak nie mam teraz części jednej tego kryta. No, panie krabie. Przynajmniej wiemy, że kraby ich raczej nie zeżarły, bo nic tutaj takiego nie ma. Także... no, chociaż to. Sprawdźmy telekinezą, czy nic tutaj jakoś więcej nie leży. Czyli co, musimy iść chyba w drugą stronę. Jak dla mnie, żaden problem. No i pięknie, pozbierane, powybijane. Szybko, ładnie, pięknie, sprawnie. Zajebiście. Trochę expa wpadło. Trochę dużo nawet. Takie kraby to już żaden problem. Ciekawe mnie, jak sobie na przykład byśmy poradzili z trolem, ale... no, trole to napawają mnie niepokojem. Dobra, no tutaj jest okoliczny... Wezwij magów wody! Wezwij magów! Co kurwa? Ten gościu będzie do mnie strzelał, czy co? O matko! Zginę za chwilę chyba. Co tu się dzieje? Co to za młyn? Złota kusza? Co ty, chłopie, gadasz? Co tutaj się wydarzyło? Prawie zginęłam. Złota kusza. 26 siły mi do niej brakuje, natomiast mogę założyć tom. Ale... pogers. Dobra, czy ja mam coś, żeby się wyleczyć, takiego większego? O matko, mi to wszystko to już tak przywraca wcale. Dobra, może to szarlotka. Nie mam nic większego takiego? Powinnam mieć właśnie szaszłyki ze ścierwojada i dyni. Dobra, czyli widzę, że to już jest taki etap, że powinniśmy się leczyć jednak miksturami. Dobra, myślę, że tyle mi wystarczy HP. Co tutaj się stało w ogóle w tym miejscu? Ja mam tylko nadzieję, że ci panowie to nie poszli sobie w okolice... W ogóle tu na górę mogę wejść. No w sumie w tym lesie tutaj, no to nie ma zbyt wiele nie wiadomo czego. Mogę wejść na górę? No tak nie za bardzo. Dobra, no to przebiegnijmy się w takim razie w głąb. Tutaj na przykład w tę stronę. O matko, niedźwiedź.
Nie zdziwiłabym się w sumie, gdyby ich zeżar. Gdzie mój kryt? No właśnie. A tu na górę? Tu mogę niby wejść, ale bez sensu. Co za niedźwiedź, że ja go w ogóle nie zauważyłam. Ale fajnie, że młode dziki tutaj są. Słyszę gobliny i tu jest jakaś jaskinia. Tam można wejść. Witam. Jeszcze jeden. Więcej? Ej, no trzeba przyznać. Sporo tutaj tego wszystkiego. Ach, bo tam są wargi na górze. A tutaj są czarne wilki, dobra. No spokojnie. Ja już sobie zapomniałam, co w tej okolicy żyje. Okej, tu ktoś umarł. Czemu ten ścierwojad był taki poobgryzany? Co tu się dzieje? A ty co robisz? Dobra, do tych wargów to może za chwilę. Coś mi tu ujada pod uchem. A, warg. Miałam powiedzieć, że to tylko warg. Ej, ale tutaj się tego expa naroiło wszystkiego. No chodź. Dobra, czyli warto się tutaj, widzę, że rozejrzeć. To co, może najpierw wejdziemy sobie tutaj. Tylko chyba nie tędy za bardzo. Słyszę różnego rodzaju jakieś dziki. Marvin, nie wejdziesz tędy, no to nie. Tutaj też jakieś przejście. Kolejne gobliny. Z tych goblinów to już nie będę niczego zbierać, bo to jeden wielki żart. Tu są jakieś dziki. No sporej wielkości las. No i jak widzę, no nie myślałam, że będziemy dzisiaj ekspić w lesie, no ale niech będzie. Można spróbować. Jezu, jakiś taki mały dzik, przecież to nic mi nie zrobi w ogóle. Dobra, bo zostały mi te wargi jeszcze tam niżej, ale to za chwilę. Najpierw tutaj, całe poletko dzików. One coś czuje mi się tutaj... No i pięknie, kolejny poziom. One coś czuje mi się tutaj nazbierały z moich ostatnich rozdziałów, bo nie byłam w tym miejscu jeszcze. Konkretnie na tej górce. No i co, żadnych ciał tutaj tych ludzi nie ma. A może gdzieś tam na moście są ciała? O, proszę bardzo, goblinie jagody. Żadnego smoczego korzenia? No wygląda na to, że żadnego. No i dobra. Piękny kolejny dzik. No i co? I myślę, że zejdziemy sobie tutaj. Tutaj na dół warto będzie zejść, bo tam jest niedźwiadek chyba, z tego co kojarzę. Dokładnie. Tylko oczywiście Marvin musiał się wywalić na plecki. Mięso kopacza. Dzięki wielkie, gro. Tylko trochę mi to niepotrzebne chyba. Dobra. Oczywiście cały czas się kręcimy w okolicy kopalni. Cześć, niedźwiadku.
Pan niedźwiadek jest banalny. W ogóle jest też jakieś zlecenie na niedźwiedzia chyba. Z tego co mi się wydaje. Ten niedźwiedź tutaj niczego nie pilnował? Dobra, bo tam zostawiłam te wargi tutaj gdzieś po okolicy. Tam są wargi. Jak widzicie, my już jesteśmy praktycznie pod... Boże, Marvin, możesz się nie wywalać, tak? Jesteśmy już pod samą winnicą, tak naprawdę. Dawaj, wchodź. No, bo tutaj właśnie wargi są. Dobra. Warg na 2 kryty to jest naprawdę dobry już wyczyn. Jak my stoimy z czasem, bo ja aktualnie chodzę i jak spię? No widzę, że słabo. Oczywiście jak wychodzimy w las, to nagle robi się tak, że nie ma już czasu na nic. Jeden przyleci? Tak. Dobra, na luzie. Może przeskanujemy sobie, czy jest ich tu więcej. Tam jest leśny ścierwojad jeszcze na górze. No i tutaj już przechodzi... Grosz do grosza. Mam jakiś wpis. Znalazłem jakieś ciało otoczone goblinami. Przeszukam je. Może znajdę coś, co mi podpowie, czy to... Przy tych goblinach? Są... O kurde, to są faktycznie zwłoki. But górnika mamy. Leśna jagoda, złoto oraz sen. Ten but górnika nas w takim razie interesuje. Tylko gdzie to będzie? Tu jest. Fragment klucza mamy. O Jezu, nie tutaj. Przeszukałem but, który miał na sobie ten nieszczęśnik. Znalazłem w nim fragment klucza. Bardzo podobny do tego, który Refir dostał od Reza. Zaniosłoby części Malenowi, może będzie wiedział, co z nimi zrobić. Znowu jedna z tych przek. Kto tutaj krzyczy? Co tu się dzieje? Ty, panie strażniku! Nie chciałam go bić. I na co ci to było? Mogłeś trzymać nos w swoich sprawach. Co? Ej, chłopie! Czy ja właśnie wybijam strażnika miejskiego? Co tu się dzieje? Tam jeszcze są wargi po drugiej stronie. Grosz do grosza. Przy szukaniu ciała zostałem zaatakowany przez jakiegoś strażnika. O co tu chodzi? Muszę porozmawiać o tej sprawie z Lewko. Dobra, no bez problemu. Tylko tutaj są jeszcze wargi na górze. I one coś jedzą. Ewentualnie to te ścierwojady coś tu żarły. Usłyszałam. Dobra, no ale to jest ostatnie... Ach, bo te wargi są nade mną. Dobra. To jeszcze na szybko sprawdzimy, o co chodzi z tymi wargami. Chodź do mnie. Zobaczymy, czy tutaj czegoś jeszcze nie ma. I zakończymy sobie to zadanie chyba. Bo musimy iść oczywiście do Malena. Dobra, tu jest jeden warg jeszcze. Chyba więcej nie ma, chociaż takie echo jest, jakby było ich tu więcej. Dobra. To na szybko jeszcze zeskanujemy okolice. No nie, już tutaj niczego. Roślina lecznicza. Kurde, tu jeszcze w górę można iść? Wow. No to widzę, że jest interesująco. Że tutaj można wleźć. A może się to właśnie jakoś łączy z tamtymi wargami? Jezusie, gdzie ja wchodzę? Ach, to był ślepy zaułek, dobra. Ale myślę, że jeszcze telekineza się tutaj przyda ewentualnie w drodze powrotnej. Tam jest laga na dole, to mnie to nie interesuje.
Natomiast tutaj może być jakiś smoczy... Tam jest korzeń leczniczy ominięty przeze mnie. Akurat powinniśmy też kończyć odcinek, ale to za chwilę. Mamy korzonek i tutaj mamy wszystko powybijane. Tam się kamień przez chwilę zbugował chyba na dole. Chociaż to bardziej chyba był ten... Nie kamień, tylko co innego. Dobra, no to co? Myślę, że mamy tutaj cały las wyczyszczony w tej okolicy. Już nic więcej tutaj nie ma. I powinniśmy porozmawiać z Lewko, ale zanim do niego pójdę, to może oddam kluczyk do tamtego gościa. Chociaż w sumie... Zostałem zaatakowany przez strażnika. A popełniłeś jakieś przestępstwo? Nie, gdybym popełnił, to bym się nie skarżył. Chociaż chęć zabicia mnie to chyba przesada, nawet w sytuacji, gdybym był przestępcą. Zabicia? Niesłychane! I co ja mam do tego? To mógł być jeden z twoich ludzi. Atak miał miejsce na rozstajach dróg za Wielką Winnicą. Twój posterunek jest najbliżej. Niedorzeczność. Nigdy nie użyłbym swojego człowieka jak zwykłego bandyty. To pewnie był jakiś renegat, pełno ich ostatnio. Nie jestem przekonany. A ja tak. Żaden z moich ludzi nie zrobiłby czegoś takiego. Skończmy tę absurdalną rozmowę. No jasne. Co masz na swoje nieusprawiedliwienie? Lewko twierdzi, że strażnik, który mnie zaatakował, nie mógł być jego człowiekiem. Jakoś wątpię w to, żeby to było prawdą. No ja też wątpię. Czy oni właśnie mojego górnika... Czy coś mu się stało? Nie wiem, musimy go poszukać w takim razie. Tutaj może być już, bo jest odblokowany szyb. Także sprawdźmy na szybko. Tu nikt nie kopie. Kopacz. Kopacz. Tutaj ktoś przyszedł kopać? Chyba nie. Może będzie w tym wyższym szybie. Bo tutaj też nikogo nie ma. No dobra, no warto sprawdzić. Gorzej, jeżeli gościa ktoś skasował, no nie? Jakimś cudem. Cholera wie, jedna wie. Powinien być tutaj na dole, no ale w sumie jest taka pora, że prawdopodobnie po prostu typ kopie. Tak jest, Malen, na szczęście. Ty. Znalazłem dwa fragmenty jakiegoś klucza. Tak, pokaż. Bardzo misternie wykonany. No. Skąd masz te fragmenty? Jeden dostałem od Refira. Fragment wcześniej należał do Reza. Drugi znalazłem przy ciele Ogisa. Słucham? Ciele? Tak, przykro mi. Trzeba go pochować. Gdzie leży? Obok rozstaju dróg za Wielką Winnicą. Jeśli mam być szczery, to chyba ktoś mu pomógł zejść z tego świata. I nie były to gobliny, które się przy nim kręciły, gdy go odnalazłem. Jasny gwint. Cała ta sprawa coraz mniej mi się podoba. W każdym razie dziękuję, że tak na poważnie się tym zająłeś. Może dla Riza nie będzie za późno. Co z tymi fragmentami? A tak, poczekaj. Daj mi chwilę, przyjrzę im się dokładniej. To, pasują do siebie. Zobacz, teraz to cały klucz. I to chyba w pełni używalny. Jakby specjalnie ktoś wykonał go tak, by dało się go podzielić na dwie części. Tylko co mam z nim teraz zrobić? Powiem szczerze, w całej kopalni jest tylko jedna skrzynia, która wygląda na dostatecznie porządnie wykonaną, by taki klucz do niej pasował. Okej, kto jej pilnuje? Ktoś jej pilnuje? Tak, jeden strażnik. Póki ma na nią oko, nie ma szans, żebyś zajrzał do środka niezauważony. Na szczęście facet ucina sobie drzemkę około 3 w nocy. Widzisz, Lewko ma posłuch, ale nie dba szczególnie o dyscyplinę. To istotna informacja. Dzięki. Gdzie się znajduje? Tutaj, w zewnętrznej części wspólnej, przy magazynie. To stoimy obok. Nie będziesz miał problemu za znalezieniem. Może po prostu uśpimy strażnika. Masz pomysł, co może w niej być? Wolę nawet o tym nie myśleć, ale liczę, że coś, co przybliży nas do rozwiązania zagadki zaginięć.
Jeśli będziesz próbował zajrzeć do środka, uważaj, jak cię przyłapią, będziesz mieć przekichane. Trzymaj za mnie kciuki. Czyli naprawdę tam zajrzysz? Dobrze. No tutaj jest ten strażnik oczywiście. Ja chyba bym użyła zwoju snu, bo myślę, że nikt tutaj by się chyba nie obraził. Mamy taki zwój. To nawet chyba nie jeden. Także magia i zwój snu. Gdzie ja to mam? Tu mam cię. Dobra, zrobimy F5 i spróbujemy gościa uśpić. Wybaczcie, że dzisiaj będzie trochę dłuższy odcinek, ale chciałabym to zadanie skończyć do końca. I co, otwieramy? Kawałki soli, skrzyneczka, pas ochrony, złoto oraz list lewko. Dobra, odchodzimy w takim razie. Grosz do grosza. W pilnowanej skrzyni znalazłem jakiś list. Hej! W skrzyni znalazłem ten list. Pokaż! O cholera! Jest gorzej niż przypuszczałem! Jasny gwint, co im przyszło do głowy? O co chodzi? Z tego listu wynika, że Lewko i jego ludzie dorabiali sobie na boku, sprzedając tutejszą sól. To przecież podlega pod zdradę korony. Więc chyba nawet do Górniczej Doliny ich nie ześlą, tylko od razu na szafot. Jaki to ma związek z naszą sprawą? Jeśli dobrze rozumiem ten list, to Ogis i Rhys pomagali wynosić towar poza kopalnię. Może dlatego Ogis nie żyje? Może zaczął sprawiać problemy albo za dużo wiedział, więc się go pozbyli. Tylko ciągle nam Reza brakuje. W tej sytuacji śmiem wątpić, by jeszcze żył. Nie ma co gadać, musisz iść do Rodericha i wszystko mu przekazać. No, tak chyba zrobimy. Czy w liście jest coś jeszcze? Jest wspomniane, żeby osoba dostarczająca towar nie pomyliła rewiru P z rewirem A. Cokolwiek to znaczy. Ja się chyba domyślam, ale nie powiem tego na głos. Co ty będziesz robił? Powiem ludziom, żeby uważali i nie przyjmowali takich propozycji współpracy. Oczywiście dyskretnie. Nie wiadomo, kto się kumpluje z Lewko i mu doniesie. Ta sól jest warta zabójstwa. W oczach kogoś, dla kogo pieniądze są ważniejsze niż życie ludzkie, tak. Niestety, w obecnych czasach takich osobników jest coraz więcej. W końcu za jedną grudkę można kupić zapas jedzenia na cały tydzień. Daj mi ten list. Oczywiście, bierz. Dotrzyj z nim jak najszybciej do Rodericha i poproś o wsparcie. Duże wsparcie. Ten proceder nie może ujść Lewko płazem. No to od razu weźmiemy gońca, oczywiście Araxos, i do Rodericha się udamy. Miejmy tylko nadzieję, że bez żadnych konsekwencji, znaczy się komplikacji bardziej. Już nie wiem, w co mam wierzyć. Na szczęście nikt nas nie zaczepił, także mamy całkiem niezłą drogę. To co, może pod gildię kupiecką, bo jest zdecydowanie najbliżej. I co, no to Roderich musi dostać się tutaj... O matko, ale ścina. Musi dostać tutaj, no, ten list. No i myślę, że na tym sprawa nasza się chyba zakończy. Właściwie może być gotowa. Raczej Roderich już nie każe nam nic więcej robić, tylko da nam jakąś zapłatę i sam się już tym zajmie. Ale zobaczymy, może quest jest dużo bardziej rozbudowany. Cześć, Roderich. Bijatyka z bezdomnymi i uchodźcami w slumsach, to jedno. Co? Ale jeśli napadasz na obywateli albo żołnierzy króla, to musisz stanąć przed obliczem sprawiedliwości. Jeśli cię za to nie ukarze, wkrótce wszyscy będą robili, co tylko przyjdzie im do głowy. No, co ci chodzi? A więc musisz zapłacić odpowiednią grzywnę i sprawa pójdzie w zapomnienie. Ile? 50 sztuk złota. Ale o co ci chodzi?
chce zapłacić grzywnę. Nie rozumiem, ale dobra. Dobrze, dopilnuję, żeby wszyscy mieszkańcy się o tym... Dobra, nie wiem o co ci chodzi, ale okej. Szef kopalni soli robi nielegalne interesy. Słucham. Ostatnio zaginęło dwóch górników w królewskiej kopalni. Zająłem się tą sprawą i odkryłem, że pomagali Lewko w sprzedawaniu soli na boku. Przecież sól to państwowy towar, nie miał prawa. Dobrze, masz jakieś dowody? Mam ten list. To bardzo niepokojące. W trakcie wojny każda moneta się liczy. Nie możemy sobie pozwolić, by ktoś uszczuplał zyski korony dla własnego interesu. Niestety list to bardzo słaby dowód. Skąd mam wiedzieć, że nie został podrobiony, by zdyskredytować szefa kopalni? Czyli nic z tym nie zrobisz? Zaraz nic. Trzeba podejść do tego na spokojnie. Masz świadków? Kogoś, kto potwierdzi twoje słowa? Tak, jeden górnik, niejaki Malen, może wszystko opowiedzieć. Mogłeś go tutaj od razu przyprowadzić. Jego zeznanie w połączeniu z twoim dałoby mi większe pole manewru. No trudno, przydzielę ci dwóch ludzi i razem pójdziecie po tego górnika. Jeśli uda wam się znaleźć również inne dowody, tym lepiej. Potrzebuję czegokolwiek, by gubernator nie uznał moich działań za prowokacyjne. Rozumiesz? Oczywiście, już się za to zabieram. Świetnie. Nawet jeśli zmyślasz, to wyjdzie to na jaw. A jeśli mówisz prawdę, to dzięki szybkiemu działaniu nikt mi nie zarzuci zaniechania. Naprawdę jeszcze muszę iść po tego gościa. Roderick przydzielił mi dwóch ludzi, z którymi mam udać się po Malena. Mamy rozejrzeć się za dalszymi dowodami. Ej, bardzo długie zadanie. Myślałam, że się... Naprawdę szef kopalni zaczął sobie dorabiać na boku z królewską solą? Tak, teraz musimy to tylko udowodnić. Świetnie, to idziemy do kopalni? Chodźmy jak najszybciej. Ruszajmy! No kurde. Dobrze, że nie muszę tam iść tak o. Będziecie szli za mną? Nie? No, okej. Pora iść. Oczywiście. Wchodzimy na teren kopalni i zgarniamy górnika Malena. Jeśli szybko się uwiniemy, to możemy też poszukać innych dowodów na działalność Lewko. Zrozumiano. No dobra, no to w takim razie biegniemy. Wyjdziecie za mną, rozumiem. Tak to przynajmniej wygląda. No nie wiem, czy jakieś inne dowody znajdziemy. O ku... Nie. Ale moment, wybrałeś na kolejną wizytę? Co tu się stało? Wypadek. Niestety śmiertelny. Jeden z górników, Malen się chyba nazywał, spadł ze skarby i skręcił sobie kark. O kurna. Słucham? Przecież ona nie jest znowu taka wysoka. A mnie się nie pytaj o detale, ja tego nie widziałem. Może był pijany? Może się potknął i poleciał łbem w dół? Jeszcze nie przepytaliśmy świadków, więc nie mamy pełnego spektrum. Twoja wersja nie brzmi zbyt wiarygodnie. A co ja ci niby na to poradzę? Tak jak powiedziałem, jeszcze nie wiem dokładnie jak było. Widzę, że kogoś ze sobą przeprowadziłeś. Świetnie. Pomogą w przesłuchaniu świadków. A co ci daje prawo do rozkazywania moim ludziom? To chyba naprawdę nic dziwnego, że moje zdanie ma tu większe znaczenie. Ale to sobie wykombinowałeś. Nic nie wykombinowałem. To wszystko jest w protokołach. Dla ciebie też znajdzie się zajęcie. Nic się nie bój. Chodź, porozmawiajmy o tej całej sprawie z szefem. Aha, na pewno. No, nie jest miło, ale kurde, nie będę przerywać. Co prawda odcinek będzie długi, jak nie wiem, ale fajnie by było tę sprawę skończyć, bo... No, akcja jest naprawdę gruba. Jesteś, bardzo dobrze. Moje kondolencje, taka tragedia. Malen chyba był twoim kumplem. To może trochę za dużo powiedziane, ale tak, znaliśmy się. Widziałem.
Podobno skarżył ci się na traktowanie górników przez strażników. Ach, co będziemy gadać o suchym pysku? Napijmy się razem piwka. Masz, na mój koszt. Nie, dzięki. Jesteś pewien? Tak, jestem. Ach, wy miastowi. Dobrze, ostatnio całkiem sporo kręciłeś się po mojej kopalni. Naprawdę aż tak zainteresował cię los zwykłych robotników? Pomoc obywatelom buduje renomę gildii. Kto wie, czy nie dostanę jakiejś podwyżki od Lorenzo. Aha, ambitny nam się trafił. Cóż, bywa i tak. Może teraz się skusisz na jeden łyczek? Nie ma mowy. Nie, dzięki. Skąd ty się urwałeś? Tutejszy nigdy by nie odmówił. Jestem pełen tajemnic. Słuchaj, sprawa wygląda tak, że chciałbym usprawnić działanie mojej kopalni. Chciałbym wiedzieć, o czym moi pracownicy ci powiedzieli. Porównanie informacji, jakimi raczą obcych, a jakich nam udzielają, może być dla mnie bardzo przydatne, rozumiesz? Ta, co mam nie rozumieć? Mówiąc krótko, nie lubią was i boją się, że sami kiedyś zaginą jak Res i Ogis. A wy nie kiwniecie w tej sprawie nawet palcem. Ja im dam, nie kiwniemy nawet palcem. Wysłałem ludzi. Sprawdzili okoliczny teren, nic nie znaleźli. Co ja w takiej sytuacji mam niby jeszcze zrobić? No ale się zagotowałem, aż się muszę napić. Dawaj, nie zostawaj w tyle. Chłopie, nie mam ochoty. Nie mam ochoty. Trudno, nie będę naciskał. Skoro wiem, co moi ludzie o mnie myślą, możemy... Przejść do twoich interesików? Słucham? O czym mówisz? Nie rżnij, głupa. Znalazłem twoje papiery. Sprzedajesz na boku sól z tej kopalni, a Res i Ogis ci w tym pomagali. Kiedy zaczęli być niewygodni, pozbyłeś się ich. Bardzo wścibski jesteś. Nie lubię takich. A ja nie lubię, kiedy ktoś morduje swoich pracowników dla zysku. Rzucasz bardzo poważnymi oskarżeniami. Jakieś dowody są? Pierwsze już mam, a na pewno znajdą się kolejne. Co zrobiłeś z Rezem? Zrobiłem z nim to, na co sobie zasłużył. Nie mniej, nie więcej. I co, będziesz teraz tak zabijał pracowników swojej kopalni? O, twoi ludzie chyba stracili nerwy. A może to twój rozkaz? Przede wszystkim to nie twoje zmartwienie. Elvard! Okej. No. Nie jest dobrze. Oj, Marvin. No. No i polewko. Klucz lewko. Prosty klucz należący do szefa kopalni królewskiej. Mogę otworzyć jego kufer? Byłoby bardzo miło. Prawo, lewo, lewo, lewo. Eliksir wzmocnienia skóry, lekka dębowa kusza, skórzany mieszek oraz obudzenie golema kolejne. No, lewko się doigrał. Pytanie, ile ludzi przeżyło na zewnątrz. Kolejna rozruba. Co tutaj się stało? Dzięki za złoto, mój ty bohaterze. Okej, widzę, że Elvard nie żyje, strażnik miejski też nie. Swoją bronią. Cholera, co tu się podziało? Kiedy zaczęliśmy przepytywać górników, ci strażnicy po prostu się na nas rzucili. Całe szczęście robotnicy stanęli po naszej stronie, więc daliśmy radę. Pójdę zdać raport Roderichowi. Jasna sprawa. Gildia będzie miała kolejny powód do chwalenia się, co? Strażnicy królewscy dorabiają na boku, a uczciwi najemnicy wspomagają robotników? Cóż, ktoś musi dbać o porządek na tej wyspie. Dobra, tych zwłok nie mogę przeszukać. Dobra, zostawiam tych strażników, już bez sensu jest ich przeszukiwać. Jak najszybciej pędzimy do Rodericha, żeby zakończyć tę sprawę. Bo ten odcinek i tak już wystarczająco długo trwa. Natomiast no chyba było warto. Zabierz mnie. Widać, że zadanie dosyć, wiecie, rozwinięte i naprawdę pełne wszystkiego wątków, akcji, tajemnic. Same najcudowniejsze rzeczy. No i fajnie, no bo kolejne zadania poboczne wykonane. Czyli to już jest potwierdzone, w kolejnym odcinku zajmiemy się zadaniami pobocznymi na Starym Mieście, a później wrócimy do fabuły. Tak przynajmniej myślę, że tak zrobimy.
potem już będzie tylko i wyłącznie wątek fabularny, także będzie naprawdę przyjemnie. Gdzie jest Roderich? Już poszedł spać. Albo sobie siedzi gdzieś na fotelu na górze. Jak najbardziej. No, tylko nie chcę cię okraść. Lewko próbował mnie zamordować. Co? Jak to? Kiedy dotarliśmy do kopalni, okazało się, że jeden z górników nie żyje. Strażnicy, których mi przydzieliłeś, zostali, by przesłuchiwać świadków. A ja poszedłem rozmawiać z Lewko. Jak skonfrontowałem go z odkrytymi przeze mnie faktami, rzucił się na mnie. Nie pozostawił mi wyboru, więc go zabiłem. Górnicy mogą potwierdzić moją wersję wydarzeń. Dobrze się spisałeś. Wykryć tak groźny proceder i wyjść z tego cało, no. Posłałem już człowieka do Lorenzo. Gildia zyska dzięki twojej pomocy, więc pewnie dadzą ci jakiś procent. Pewnie tak, grosz do grosza. Czyli co, mam iść jeszcze do Lorenzo? Tak, po zapłatę. No i fajnie, czyli normalnie byśmy dostali od Rodericha tutaj wypłatę za nasze wykonane jakby zadanie. Ale w przypadku, kiedy należymy do gildii, no to dostaniemy od Lorenzo jakieś tam ekspy, nie ekspy i złoto. Miło. No dobrze. No i naprawdę przyjemnie. Myślę, że fajnie jest tak właśnie najpierw zajmować się zadaniami pobocznymi, później już będzie właśnie tylko i wyłącznie miejsce na te wątki fabularne. No może nie licząc zadań pobocznych w Wilczym Leżu, bo one również się znajdą. Co jest logiczne, no bo nie mieliśmy tam wcześniej dostępu. Mamy też do zbadania jeszcze jeden fragment mapy, to znaczy jeszcze nam zostały na przykład wysepki do zbadania, wszystkie na wodzie. Jest ta pradawna świątynia i jeszcze jedno miejsce, a mianowicie te moczary mgliste. Hej! Przyszedłem po zapłatę. W związku z akcją w kopalni? Dokładnie. Chłopcze, ale im pokazałeś. Królewscy to jednak straszny burdel wszędzie mają, nie to co my. Naprawdę świetna robota. Dałeś kolejny przykład ludziom, że my robimy wszystko jak należy. Proszę, twoje złoto. Teraz tylko zastanowić się, jak wykorzystać obecną sytuację. Jak będziesz do czegoś potrzebny, dam ci znać. Jasne. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam w takim razie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę już montować dla was ten materiał. I co? I słyszymy się już w kolejnym, gdzie, tak jak mówiłam, zajmiemy się Starym Miastem. Trzymajcie się i cześć!